Cześć, witajcie. W tym tygodniu, czyli pomiędzy 29 kwietnia a 5 maja, jeśli chodzi o premiery gier, jest dość ubogo. Naprawdę musiałem się sporo naszukać, trochę nakopać w necie, żeby znaleźć coś, co być może będzie ciekawe. Także cztery tytuły: Tales from the Candleford, Indica, MotoGP 24 i Foundry. Przejdźmy sobie może od tej najwcześniejszej. Premiera już jutro, to jest 30 kwietnia. Opowieści z Candleford. Ludowy horror utrzymany w formie point clickera. Grafika typowo zrobiona 2D, mechaniki zapożyczone z escape roomów, zagadki. Myślę, że bardziej znowu by to wyglądało, nadawało się na mobilkę niż pełnoprawny tytuł, aczkolwiek może kogoś to zainteresuje. Czy to będzie straszne, czy bardziej zabawne? Ciężko powiedzieć. Trzy kolejne tytuły. Zarówno Indyka, MotoGP, jak i Foundry wychodzą 2 maja, także powiem o tym raz, nie będę wspominał. Po prostu miejcie to na uwadze, że każdy z tych tytułów wychodzi 2. No i pierwszym z nich jest Indica. Rzućmy sobie okiem na to cudo. Zagraj w trzecioosobową grę fabularną osadzoną w dawnej Rosji, widzianej w krzywym zwierciadle, gdzie mieszają się religijne i realistyczne motywy. Indyka opowiada historię młodej zakonnicy, która wyrusza w podróż ku samopoznaniu. Wiecie co? Widziałem gdzieś, ktoś to ogrywał. Nie wiem, czy miał do tego wczesny dostęp, czy może brał udział w testach. Wiem, że była beka dosyć spora z tego. No ale być może poprawili, no dość dawno oglądałem, pamiętam tamten materiał. Więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że gierka troszeczkę się poprawiła. Wydawcą jest 11 Bit Studios, producent Otmeter, nie wiem, nie kojarzę ich z innych tytułów, więc... Tak staram się przypomnieć, żeby was odesłać do materiału, tylko kurczę, teraz nie wiem, czy to Dobrodziej ogrywał? Arkadikus? Iszak? Kurna, no... Nie mogę sobie przypomnieć. Jeżeli sobie przypomnę, to gdzieś tam w komentarzach wrzucę, ale nie liczyłbym na to. U mnie z pamięcią już chyba coraz gorzej. Nie wiem, czy się od Michaela zaraziłem, czy jak. No ale przejdźmy sobie do kolejnego tytułu. MotoGP 24. Coś dla miłośników szybkiej jazdy, dla tych wszystkich, którzy w żyłach mają wysokooktanowe paliwo, a nie krew. Jedyny problem z tym mam taki, że nigdzie nie widziałem tutaj gameplayu. Mamy tylko pokazany zwiastun. No jest to trochę... Wiecie. When you think you know all the tracks, but you don't. When you have friendly opakowanie bots, książki oceniając po okładce. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda rzeczywiście, nie? W trakcie gry.
when you know reality has rules. Pewnie ścigałki. Zawsze lubiłem ścigałki. Były fajne, odstresowujące. I dawało dużo adrenaliny. Tylko czy to będzie wyglądać tak jak na zwiastunie? Niestety tego nie jestem w stanie zagwarantować. I dopóki nie zobaczymy gry na żywo, się nie przekonamy. No i ostatni tytuł na ten tydzień, ostatni ciekawy tytuł, jaki znalazłem na ten tydzień, Foundry. Dosyć sporo Michael tutaj o tym powiedział, więc ja się za dużo nie będę rozwijał na ten temat. Sobie obejrzyjmy tylko, jak nam to twórcy przedstawiają. Może dorzucę kilka słów. Wznieść zoptymalizowaną do perfekcji fabrykę lub artystyczne arcydzieło w nieskończonym świecie Voxeli. Wydobywaj i zbieraj surowce, automatyzuj coraz to większe linie montażowe, zarządzaj złożonymi systemami oraz prowadź badania, dzięki którym zostaniesz mistrzem inżynierii w grze Foundry. No i tyle nam mówi Steam. Jeżeli wierzyć temu, co przedstawiają tutaj twórcy, raz, że wygląda bardzo Minecraftowo, nie? Grafika. Ale same fabryki, same te linie produkcyjne, które tutaj mamy, naprawdę przedstawiają się imponująco. No i słuchajcie, tak naprawdę to na tyle, jeśli chodzi o tydzień 29 kwiecień, 5 maj. Są to tytuły wyszukane troszeczkę na siłę. Tutaj już nawet nie chodzi o to, że to jakieś indyki czy coś, po prostu są to jedyne tytuły, które znalazłem, które wychodzą poza tam jakimiś gierkami na Switcha czy na Nintendo. Staram się wybierać takie tytuły, które śmigną nam na pecetach. No dobra, z mojej strony to wszystko, także trzymajcie się. To złego to nie ja i do zobaczenia, na razie.